Panie, tak dziękujemy Ci za to, że możemy być teraz przed Tobą i dziękujemy za to, że ta księga, Biblia jest dzisiaj otwarta przed nami. Prosimy Cię, abyś Ty przemawiał do nas, abyś nas uczył i prowadził w czasie tych wykładów, Panie. Pocieszaj nasze serca tą myślą, że wkrótce powrócisz po swój lud, Panie, żeby zabrać nas do siebie. Panie, dziękujemy Ci za tą pocieszającą wiadomość i błogosław teraz ten czas w Twoim świętym imieniu, prosimy Cię. Amen. Słuchajcie, zanim zaczniemy sobie mówić o tym, co przed nami, myślę, że warto, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, co Bóg już do tej pory zrobił, jak przygotowuje nas na przyjście, swój powrót. I w Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, Jezus zapowiada powstanie Kościoła, tego, że powstanie Kościół. I nie chodzi tu o żaden budynek, nie, że jakiś tam Kościół, czy tam na Okocińskiej, czy na jakiejś innej powstanie, ale mówi o Kościele jako o ciele Chrystusa. I od 13 do 18 wersetu jest powiedziane, że Jezus zapytał się uczniów tam w okolicy Cezaryi Filipowej, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo mnie uważacie? Kim jestem? Nie? I tam powiedzieli mu, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z innych proroków. No a wtedy Piotr wyskoczył odważnie i powiedział na pytanie, odpowiedział na pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? On powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I Jezus odpowiadając na to pytanie, na tą odpowiedź Piotra, powiedział, że zapowiedział właśnie tę wspaniałą rzecz, która miała nastąpić, czyli że to, że On zbuduje na ziemi swój Kościół, że na ziemi powstanie Jego Kościół. On powiedział, ja zbuduję Kościół swój. Wow, jesteśmy częścią tego Kościoła. Wiecie, co jest uwalniające w tym wszystkim? Że On powiedział, że to ja zbuduję swój Kościół. Nie? Bo czasami tak możemy mieć takie myśli, że i zaczynamy tak trochę przekręcać te słowa i myślimy sobie, a jak Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół Twój. Nie? Niektórzy liderzy tak właśnie traktują Kościół, jako ich własna zagroda, że to Jezus buduje mój Kościół, to jest mój Kościół. Nie? A zawsze jak ktoś mówi, a co tam w Twoim Kościele? Ja mówię, to nie jest mój Kościół, to człowieku. To jest Boży Kościół, to jest Boże dzieło. To On buduje swój Kościół. On też nie powiedział, że do Piotra, ty zbuduj mój Kościół, nie? Że to jest dzieło ludzkie, że to On musi się starać, albo my musimy się starać budować to dzieło. To jest dzieło Boże. On buduje swój Kościół. Nie? On nie powiedział, ja zbuduję Tobie, ty zbuduj mi, ani co innego. On powiedział, to ja zbuduję swój Kościół. I to jest wspaniałe dzieło. I to jest wspaniała rzecz, że Kościół Boży. To jest Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. To jest coś wspaniałego. I wiemy dobrze, że gdy tak patrzymy na to, co się wydarzyło, to Jezus po swoim zmartwychwstaniu, gdy poszedł do nieba, On idąc powiedział, ale nie martwcie się, że ja odchodzę, ja poślę Pocieszyciela, który będzie z wami, Ducha Świętego. I zesłał Ducha Świętego i w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczęła się ta wspaniała era Kościoła, gdzie Duch Święty stąpił na ludzi i mamy Kościół. I pod koniec tego okresu, to tylko tak w zarysie, króciutko, bo później będziemy na temat każdego z tych szczegółów mówić bardzo dokładnie. Ale tylko tak króciutko w zarysie, jak to będzie wyglądać. Jezus pochwyci swój Kościół, zabierze swój Kościół do nieba. Weźmie swoją oblubienicę. I nastąpi sąd Bema, sąd Chrystusowy, gdzie wierzący będą sądzeni. Jaki to będzie sąd? Jakiego typu? Co tam będzie sądzone? Będziemy sobie o tym mówić szczegółowo, także nie martwcie się, jeszcze wiele tygodni przed nami. Ale tutaj na ziemi, gdy Kościoła już nie będzie, Kościół będzie z Chrystusem w niebie, nastąpi wielki siedmioletni ucisk. Pierwsza część będzie to czas pokoju, potem będzie czas niesamowitego ucisku. I
Tam w niebie, gdy tutaj na ziemi będzie miał ten miejsce, ten ucisk, tam w niebie będzie wesele baranka. My będziemy z Chrystusem, będziemy na wspaniałej uczcie. Wesele baranka. To jest coś cudownego, coś wspaniałego. Ja zawsze, jak o tym myślę, to jestem, wow, to będzie ciekawie. Jako oblubienica Chrystusa. Zastanawiam się zawsze, w jakiej sukni będę występował. Weselnej. Ale pod koniec tego okresu Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię, powróci na ziemię i to jest to drugie przyjście Jezusa, gdzie On stąpi i objawi się wszystkim i potem nastąpi tysiącletnie królestwo, gdzie On będzie fizycznie tutaj królował przez 1000 lat na ziemi. Ale niestety pod koniec tego okresu nastąpi wielkie odstępstwo, znowu ludzie się zbuntują przeciwko Bogu i to już będzie taki czas, w którym Jezus i jakby dokona tego ostatecznego sądu. Powstaną ludzie z martwych na sąd. Wszyscy ci, którzy wcześniej umarli w niewierze, a także ci, którzy żyli wtedy, w tym czasie, i zmartwychwstaną na sąd i nastąpi ten sąd nad szatanem i upadłymi aniołami, ale także ten sąd białego tronu nad wszystkimi ludźmi. I rezultatem tego sądu będzie to, że wieczne potępienie, jezioro ogniste, gdzie będą ci, którzy nie przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I to będzie wieczne potępienie. To nie jest coś na chwilę, ale to jest coś na wieki. I wiecie, ja o tych rzeczach będziemy sobie mówić szczegółowo w trakcie kolejnych wykładów, ale to, co na czym dzisiaj chciałem się skoncentrować, to jest tak naprawdę... to jest... ten okres tutaj, ten czas, który tutaj, który mamy, czas Kościoła, era Kościoła, w której teraz jesteśmy. I ja może, żeby było wygodniej, to przejdę tu. Ten okres, tak jak powiedzieliśmy, rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Jezus posłał Ducha Świętego, Pocieszyciela i trwa aż do dziś. Jak długo będzie trwał, tego nie wiemy. Ale gdy czytamy Biblię, czytamy te proroctwa o tym, co będzie się działo pod koniec tego okresu, widzimy, że ten czas jest coraz bliżej. Coraz bliżej. I można powiedzieć, że to jest takie może przekonanie wypływające z tych wszystkich znaków, które mają miejsce, ale ja wierzę w to, że Bóg może powrócić jeszcze za naszego życia. Że On może, pochwycenie może nastąpić jeszcze w czasie, gdy my jesteśmy tutaj na ziemi. Że my możemy nie zaznać śmierci, bo możemy być pochwyceni i być na wieki z Nim. I wiecie, gdy tak czytamy, zwłaszcza objawienie, nie będziemy szczegółowo omawiać Księgi Objawienia, bo to by nam zajęło strasznie dużo czasu, ale w Księdze Objawienia są takie ciekawe rzeczy, gdzie w drugim, trzecim rozdziale znajdujemy listy do zborów w Azji Mniejszej. 7 zborów, 7 listów. Taki ciekawy obraz jest tych listów. To jest obraz tego, takich etapów życia Kościoła. Jak Kościół funkcjonował, jak Kościół wyglądał i co się działo na przestrzeni lat w Kościele. I widzimy tutaj, że Jezus mówi tak, Słowo Boże tak mówi, że do anioła zboru w Efezie, w Pergamie, w Tiatyrze, mówi, powiedz to, przekaż te słowa temu aniołowi. I teraz, kim są ci aniołowie? Prawda? Czy to są ci aniołowie ze skrzydłami? Raczej nie. Nigdzie w Biblii nie widzimy, żeby Bóg napominał aniołów, a tutaj w tych listach bardzo często są napominani. To słowo, które tu jest użyte, to jest angelos, posłany. To są pastorzy, to są liderzy tych kościołów, do których Bóg posyła słowo do danego kościoła. I wiecie, co jest ciekawe? Taka mała dygresja, gdy tak czytałem te fragmenty, zobaczyłem to, że gdy Jezus mówi do kościoła, chce powiedzieć do kościoła, to nie wchodzi tylnymi drzwiami. Ale on mówi wprost.
przez ustanowiony przez siebie autorytet, przez pastora, mówi do Kościoła. Listy, które on przekazywał do ludzi, do Kościoła, były przekazane przez pastora, przez lidera. On daje przez niego słowo do Kościoła. Znaczy, jakie to jest różne w porównaniu do tych wielu tak zwanych misjonarzy, którzy dzisiaj funkcjonują, którzy tak próbują wejść do Kościoła tylnymi drzwiami. Najczęściej pojawiają się w Kościele, a potem tylko obserwują, patrzą się, a kto tutaj jednak nie do końca zgadza się z pastorem, może kto tam nie do końca jest taki zadowolony z tego, co się dzieje, a to już tam pogadam sobie z nim, wezmę go na kawkę i tu i go przyciągnę do siebie, do Kościoła, żeby do mnie przychodził. Nie? Tak od tyłu, tak. Ten. Nie? Ale wiecie, Jezus szanuje urząd, jaki ustanowił. I On, jeżeli mówi do Kościoła, to mówi to przez liderów, których ustanowił w danym Kościele. Głupio mi o tym mówić, ale to jest, tak to wygląda, tak to jest w Słowie Bożym skonstruowane. Bóg mówi do Kościoła przez pastorów, liderów. Ale wiecie, co dla mnie to też jest istotne, że jak ważne jest to, żeby mieć swój Kościół. Nie? Bo w dzisiejszym chrześcijaństwie tak wielu ludzi uważa, że nie potrzebuje Kościoła. Po co mi Kościół? Nie? Ja mam Boga, mam Ducha Świętego, nie potrzebuję nic więcej. Nie? Ale jeżeli Bóg posyła słowo do Kościoła, to On chce czegoś nauczyć w tym Kościele. Gdy czytamy te listy, to On rozprawia się w tych listach, napomina o konkretnych problemach, które były w konkretnym Kościele. I On tam posyła to słowo, które ma moc uleczyć, naprawić to, co jest zepsutego, to, co wymaga poprawy. Dokładnie słowo wysyła do Kościoła odnośnie tych rzeczy, które były konieczne w tym Kościele, żeby naprostować. Ja teraz sobie wyobrażam czasami, jak Bóg musi mieć takie problemy, żeby namierzyć swoje dzieci, żeby ich pouczyć, żeby ich napomnieć, żeby im powiedzieć coś. Nie? Bo On posyła swoje słowo do danego Kościoła, a ten ktoś, który powinien być w tym Kościele, myśli, a gdzieś tam usłyszałem coś fajnego, będzie coś ciekawego, to ja tam pójdę i nie pójdę do swojego Kościoła, tylko tam gdzieś. Nie? Bo jakiś chór przyjechał, 1000-osobowy, to ja pójdę posłuchać. Nie? Ale być może w tym czasie Bóg posłał słowo do twojego lokalnego Kościoła, którym chce cię uleczyć, chce cię uzdrowić. Ale twoje miejsce jest puste, bo jesteś gdzie indziej. Nie? Znaczy, jakie to jest ciekawe, nie? Jak dzisiaj, jak daleko odeszło to od tego, co jak Bóg zaplanował. On chce mówić do swoich dzieci, On mówi do swoich dzieci, On chce ich leczyć, chce ich pouczać. Ale czasami tak ciężko jest mu nas namierzyć. Wow. No, dobra, to koniec takiej dygresji, bo tak aż mi się to nasunęło. Ale wiecie, gdy czytamy te listy do zboru w Efezie, taki ciekawy obraz się nasuwa i niektórzy bibliści właśnie określają, że te zbory w Azji Mniejszej to są obrazy tych etapów życia Kościoła. Nie? I pierwszy etap, to jest, o którym czytamy, to jest ten taki efeski, czyli o którym czytamy w liście do Efezu, do zboru w Efezie. Nie będziemy teraz czytać tego wszystkiego, ale zobaczcie, jak to fajnie wpasowuje się w te listy i w historię Kościoła, jak to wyglądało, bo tutaj ten okres to jest taki mniej więcej od 33 roku, od zmartwychwstania Jezusa, czyli tu mamy od 33 roku do 70 roku, do momentu, w którym Jerozolima została zburzona i świątynia także. Ten okres efeski. I o tym zburzeniu Jerozolimy czytamy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Widzicie, jakie ciekawe, to niesamowite proroctwo tam jest. Nie? Gdy Jezus zobaczył tą świątynię i uczniowie go pytali, co tam, on mówi, chłopaki, tutaj nie pozostanie kamień na kamieniu z tego miejsca. Nic. I teraz wyobraźcie sobie tych uczniów, którzy tam stali, patrzyli na tą świątynię i ale przecież to jest taki piękny, cudowny budynek, taki wspaniały i wszystko. No jak ty mówisz, że tu kamień na kamieniu nie zostanie? Nie? A wiecie, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat później, gdy Jerozolima została zdobyta? W 70 roku mamy powstanie machabejskie. Nie? Żydzi zaczęli się tam buntować, były różne grupy, frakcje, zaczęli walczyć. Przychodzą Rzymianie.
otoczyli Jerozolimę, żeby ją zdobyć. Ponieważ zapasy żywności się skończyły, nie mieli już, a Jerozolima była otoczona, nie mogli wyjść z Jerozolimy, bo Rzymianie stali dookoła i ktokolwiek próbował wyjść, to go łapali, mordowali, wieszali na drzewach. Józef Flawiusz, który opisuje tą historię, tą sytuację, mówi, że w pewnym momencie zabrakło nawet drzew, na których mogliby być wieszani mieszkańcy Jerozolimy. Było to tak straszne. I wiecie, to, co działo się wtedy w Jerozolimie, głód, cierpienie, ludzie nie mieli co jeść. Nie chcę mówić, jak tam Józef Flawiusz co opisywał, jak to się działo, co, w jaki sposób jedzenie mieli, co matki robiły z dziećmi i tak dalej. Nie o to chodzi, ale w końcu, gdy Rzymianie zobaczyli, że już całkowicie Jerozolima podupadła, postanowili wkroczyć i szturm dopuścić na Jerozolimę. I weszli do Jerozolimy, zdobyli ją. I walki przeniosły się na wzgórze świątyni, tam do świątyni. I jak to historycy opowiadają, między innymi właśnie Józef Flawiusz, że ponieważ Rzymianie nie chcieli też tak do końca prawdopodobnie zniszczyć świątyni, ale żołnierze w czasie walki przypadkowo jakaś tam pochodnia dostała się do świątyni i zajęły się te drewniane elementy i świątynia zaczęła płonąć. Podobno Rzymianie nawet rzucili się do tego, żeby gasić ten pożar, żeby ją ratować, ale nie dało się. Zaczęły się przenosić ogień z jednego miejsca na drugi. Cała świątynia spłonęła. A że ponieważ tam było wiele złota, wiele takich drogocennych rzeczy, to wszystko w ogniu się topiło. I ten topiące się złoto zaczęło tam wpływać między te kamienie, między to wszystko, co tam, z czego ta świątynia była zbudowana. I oczywiście żołnierze rzymscy, jak zobaczyli, że to jest złoto, wszystko zaczęli się dobierać do tego, dokopywać i tak naprawdę wszystkie te kamienie powywracali, powyrzucali po to, żeby się do tego złota dostać. Znaczy, jakie wypełnienie proroctwa Jezusa, który powiedział, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Świątynia została zniszczona całkowicie. I ja tak myślałem, gdy czytałem tą historię właśnie zburzenia świątyni, zdobycia Jerozolimy. Jezus tak dokładnie przepowiedział to, powiedział o tym i jeżeli to proroctwo wypełniło się kilkadziesiąt lat po tym, jak on je wypowiedział, w tak dokładny sposób, to dlaczego miałbym nie wierzyć w inne słowa, które on wypowiada, w inne proroctwa na temat tego, co się będzie działo, zanim on powróci? A to będzie miało miejsce. On powróci. I o tym za chwileczkę sobie powiemy, o tych znakach, które mają mieć miejsce, zanim Jezus powróci. Ale od momentu, gdy została zburzona świątynia, mamy ten drugi okres, który znajdujemy opisany w liście do zboru w Smyrnie i to jest właśnie od około 70 roku do 313 roku naszej ery. Do tego momentu, w którym został, w 313 roku został wydany ten edykt mediolański, prawda? Bo zanim ten edykt został wydany, to chrześcijaństwo było prześladowane. Chrześcijanie byli w katakumbach, byli rzucani lwom na pożarcie, musieli się ukrywać, byli krzyżowani. Były prześladowania chrześcijan. Ale od momentu, od 313 roku, gdy ten edykt, niektórzy nazywają go tolerancyjny, został wydany, i on mówi o tym, że jest wolność wyznania, że każdy może wyznać religię, jaką chce i nie można go karać za to. Chrześcijaństwo stało się bardzo takie popularne w pewnym tego słowa znaczeniu. I wtedy tak naprawdę niektórzy bibliści uważają, że od tego momentu zaczął się powolny upadek Kościoła, chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo stało się religią taką narodową. Mało tego, ten Konstantyn Wielki, który ten traktat, edykt wydał, on dawał przywileje chrześcijanom. Chrześcijanie mieli wiele więcej przywilejów niż inni, wyznawcy innych religii. I to spowodowało, że wielu pogan po to, żeby zyskać coś dla siebie, zaczęli wchodzić do chrześcijaństwa z pobudek nie takich wiary, ale z powodu tego osiągnięcia jakiegoś zysku.
I w tym, od tego momentu zaczęło się, że chrześcijaństwo w tym czasie po prostu cieszono się, że kościoły się zapełniają, że coraz więcej ludzi jest. A nie tym, że zachować czystość Słowa Bożego, czystość Ewangelii. I od tamtego momentu zaczęło się wiele zwyczajów i obrzędów pogańskich zaczęło wdzierać się do chrześcijaństwa. Bo ci poganie, którzy wchodzili do chrześcijaństwa, wnosili to wszystko ze sobą. I zamiast Kościół się z tym rozprawić, to on to nazwał to uświęconą tradycją i przyjął to jako z dobrobytkiem inwentarza i coraz więcej, coraz więcej. I dzisiaj jesteśmy w kraju, w którym bardzo wiele jest tych rzeczy, które zostały wprowadzonych do chrześcijaństwa, z pogaństwa. Dlatego niektórzy uważają, że ten okres, ten 313 rok, to taki powolny, rozpoczyna się powolny upadek Kościoła. I potem następny okres, to jest list zboru, do zboru w Pergamie, to jest od 313 roku do 606 roku. Co się wydarzyło w tym roku, w 606? Powstaje państwo papieskie. Bonifacy III ogłasza się papieżem. I tak naprawdę wymusza na cesarzu bizantyjskim, aby uznał Rzym za głowę całego kościoła. Wtedy rozpoczęło się to. I to jest dosyć taki trudny okres w życiu kościoła. Ale on miał miejsce. Możemy tak to trochę przeczytać, bo to jest taki ciekawy obraz, jak czytamy ten list do zboru w Pergamie. Nie? Zachęcam was, żebyście sobie poczytali, zobaczyli, jak ciekawym jest ten obraz. Następny okres od 606, przepraszam, coś tutaj nie chciałem napisać, żeby tu nie było 6, za dużo szóstek, a jednak wyszło. No właśnie, chciałem napisać mniej, ale nie wyszło. Od 606 roku do 1517. Co się wtedy wydarzyło? Dokładnie. Ten słynna reformacja i Luter, który swoje 95 tez przybija do drzwi kościoła w Wittenberdze. I tak naprawdę w tym roku, od tego roku zaczyna się zupełnie nowy okres. Jakby Słowo Boże zostaje odkryte na nowo. Znaczy, wcześniej, w tych wszystkich latach, w tych naprawdę ciemnych latach, Słowo Boże było zamknięte dla ludzi. Ono było tylko w kościołach. Jak ktoś chciał sobie zobaczyć Biblię, to jeżeli mu się udało, to musiał przyjść do kościoła i jakoś się starać, żeby mu kapłani pozwolili to zobaczyć, poczytać, jeżeli by mu pozwolili. Jeżeli umiał czytać, to też. Nie? Martin Luther powiedział, że sola scriptura, czyli tylko słowo. Nie? Powraca to Słowo Boże, to piękno słowa, to, co w Słowie jest. Wcześniej ludzie byli zdani tylko na to, co kapłani im powiedzieli, co ich nauczyli kapłani. A czasami to odchodziło daleko od tego, co tak naprawdę jest w Słowie. I to jest taki wspaniały okres. I potem 1517, do następny okres, w którym czytamy do listu zboru w Tiatyrze, to jest do 1750. Tutaj się zaczynają takie ruchy przebudzeniowe i misyjne, gdzie coraz więcej misjonarzy wyjeżdża. Wcześniej to nie było praktykowane. Nazwiska jak Zinzendorf, Stoddart, jak Jonathan Edwards i inni, którzy wyjeżdżają i głoszą słowo i te wspaniałe przebudzeniowe, misyjne wypady. To jest coś piękny też okres i czytamy o tym w tym liście. Potem mamy list do zboru w Sardes. To jest 1750 do początków XX wieku. To jest okres tak zwany do zboru Filadelfii. To jest taki ciekawy okres, bo jak czytałem na temat tego okresu, to wszyscy komentatorzy mówią, że w taki zapanował nadzwyczajna miłość braterska w zborach. Ludzie okazywali sobie taką miłość, jakiej wcześniej nigdy nie okazywano.
gdy ludzie potrzebowali pomocy, gdy na przykład ci hugenoci byli wypędzani z katolickich krajów, byli przyjmowani przez zbory, opiekowały się nimi zbory. Ludzie dawali swoje mienie po to, żeby pomagać innym. Jeździli głosząc słowo, głosząc Ewangelię, nawet narażając swoje życie, bo tak byli popędzeni miłością do innych ludzi. To był taki dziwny, taki niesamowity okres w historii Kościoła. W tym, który już minął. Znaczy minął, no. Dzięki Bogu za to, że ja czuję się tak, jakbym był właśnie w takim okresie, bo tutaj widzę, w tym Kościele panuje taka miłość braterska, niesamowita, jak ludzie składają swoje życie za innych. To jest coś cudownego. Ale wtedy to było takie szczególne, że praktycznie większość kościołów tak funkcjonowało. No i ten ostatni okres, w którym my w tej chwili żyjemy, to jest właśnie od początków XX wieku do dziś. Tak naprawdę trwa cały czas ten okres. To jest tak zwany okres laodycejski, który jest właśnie opisany w liście do zboru w Laodycei. To jest okres bardzo trudny, bo to jest okres, w którym Biblia mówi, że miłość wielu oziębła. Kościół stracił swoją taką woń chrystusową. Dzisiaj jest tak wiele miejsc, wiele kościołów, w których to są takie letnie kościoły. I naprawdę jest to taki dosyć trudny okres, bo my żyjemy też w tym okresie i widzimy, co się dzieje wokół nas. Jak wiele jest zwiedzenia, jak wiele jest fałszywych nauk głoszonych, jak ludzie są oziębli, niewrażliwi na potrzeby innych. Biblia mówi, że w tym okresie to coraz bardziej dzieci będą nieposłuszne rodzicom, będą się buntować przeciwko temu, coraz więcej i więcej. I widzimy to na po prostu każdego dnia. Każdego dnia. Ale to jest okres, który jest tym ostatnim okresem w obrazie tego kościoła. I to jest, zobaczcie, w Objawieniu 3:14, gdy tutaj Bóg mówi tak, do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest amen. Nie? Kiedy używamy słowa amen? Na koniec. Nie? Jak ktoś się modli, to na ogół mówi amen. Jak się głosi kazanie, to też na ogół się mówi amen. Albo jak ktoś na przykład się modli coraz dłużej i tam w modlitwie po prostu opowiada historię życia swojego, braci i tak, no to wtedy już tak niektórzy myślą, amen, bracie, amen. Takie, może takie daje sygnały, że bracie, skończ już, amen, bracie. Nie? Ale amen to oznacza zakończenie, podsumowanie czegoś. No? I dlatego też tak myślę, że właśnie ten okres Laodycei w życiu Kościoła, to jest właśnie ten ostatni okres, który następuje przed tym, co ma nastąpić. I o tym, co ma nastąpić, zobaczcie, Objawienie 4:1. Jan mówi tak, że potem widziałem, oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającym ze mną rzekł, wstąp tutaj. Wejść tutaj. Zaraz po tym, jak jest przekazany ten list do zboru w Laodycei, nagle Jan dostaje tą wspaniałą wizję tego otwartego nieba, tych otwartych drzwi i mówi, wstąp tutaj, wejdź, przyjdź. Nie? Jakże niesamowity obraz tego właśnie, że po tym okresie, w którym żyjemy, nastąpi ten wspaniały moment, w którym Jezus przyjdzie i zabierze swój Kościół do nieba. Chodźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, spotkajmy się na obłokach, chodźcie, bo tu jest wasze miejsce, przygotowałem dla was wspaniałe miejsce, wspaniałą ucztę baranka, będziemy razem na wieki, chodźcie, przyjdźcie, niebo jest otwarte, chodźcie do mnie. Wspaniałe wydarzenie, pochwycenie Kościoła. Nie będziemy dzisiaj szczegółowo mówić na temat pochwycenia, bo to jest oddzielny temat, będziemy mówić następnym razem o pochwyceniu, ale gdy czytamy Biblię, znaczy w 1 Mojżeszowej, w 5 rozdziale, mamy pewną osobę, która jest takim wspaniałym obrazem tego, co się ma wydarzyć. Henoch. Tak? Jest powiedziano, że miał 65 lat i w wieku 65 lat
coś się wydarzyło. Urodził mu się syn. I to musiało być jakieś ważne wydarzenie w jego życiu. Musiało coś się stać, bo jest powiedziane, że od tamtego właśnie momentu Henoch zaczął chodzić z Bogiem. I chodził z Bogiem przez 300 lat. I co jest powiedziane? I potem nie było Henocha, bo Bóg zabrał go do siebie. Zobaczcie, jaki niesamowity obraz tego, co się wydarzy. Myślę, że każdy z nas tutaj siedzi na tej sali, żył sobie swoim życiem, miał coś tam, działo się, coś robił, ale nagle wydarzyło się coś w naszym życiu. Spotkaliśmy Boga. Zaczęliśmy chodzić z Bogiem. I chodzimy z Bogiem. I pewnego dnia, jak Bóg da, jak Bóg pozwoli, że dożyjemy do tego, zanim On przyjdzie i zabierze nas z tego świata. Zabierze Kościół. Kościół chodzi z Bogiem. I pewnego dnia po prostu, wow, Bóg zabierze go do siebie. I na wieki będziemy już z Nim. I Biblia o tym mówi, o tym, że dwie będą szły, jedna zostanie zabrana, dwoje będzie włożył, jeden zostanie zabrany i tak dalej, i tak dalej. Jak za dni Noego. Ludzie żyli, robili wszystko jak ten i nagle przyszło na nich. Jak złodziej w nocy. Wtedy, gdy się nikt nie spodziewał, Jezus przyjdzie i zabierze swój lud, zabierze swój Kościół. No i kiedy to się stanie? Kiedy to ma nastąpić? W Mateusza w 24 rozdziale i 25, możecie sobie przeczytać tak później, takie zadanie domowe może, to jest, Jezus daje takie niesamowite wskazówki na temat tego, kiedy to się ma wydarzyć. Jest, podaje mnóstwo znaków, które mają poprzedzić to wydarzenie, właśnie to, że On przyjdzie i zabierze swój lud. Co ciekawe, jak powiedziałem, w 36 wersecie 24 rozdziału jest powiedziane tak, ale o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Nikt nie wie tego, kiedy to nastąpi, tylko Ojciec. Jezus nie podaje daty. Daje wiele znaków, które mają się wydarzyć, które będziemy obserwować, ale nie mówi dokładnie daty. Wiecie dlaczego? Bo On chce, żebyśmy czuwali, żebyśmy każdy dzień żyli tak, jakby On jutro miał przyjść. Nie wiem, jakbyśmy znali datę, byśmy wiedzieli kiedy, byśmy sobie mogli to wyliczyć, to byśmy sobie pomyśleli, a w sumie jeszcze zostało mi 5 lat, to sobie pofolguję teraz, a jak będzie odpowiedni czas, to wtedy zacznę żyć naprawdę z Bogiem, nie? Nie, On nie daje nam wskazówek. Dlatego ja, jak słyszę, że ktoś wylicza, kombinuje i mówi, że to ma być wtedy i wtedy, nie tak dawno, billboardy leżały, wisiały na Warszawie, gdzie była informacja, że wtedy, wtedy, nawet nie pamiętam tej daty, która była wyznaczona, ale że Jezus powróci. Pamięta ktoś tą datę? Tak, 2012 i były jakieś billboardy, jakiś tam pastor ze Stanów wyliczył, że 12 grudnia, jak to Asia podpowiada, miał Jezus powrócić i billboardy, że nawróćcie się, bo Jezus powraca. To wszystko, takie rzeczy, to jest, ja uważam, że to jest działanie diabelskie, bo to jest tylko po to, żeby uśpić czujność ludzi. Żeby uśpić ich czujność. Biblia jasno mówi na temat proroków. I ja naprawdę, też taka mała dygresja, gdyby dzisiejsi tak zwani prorocy wzięli sobie słowa samego Boga, ze Słowa Bożego, do serca i potraktowali je poważnie, to by 1000 razy się zastanowili, zanim by przyszli i powiedzieli, tak mówi Pan. Wiecie, w Jeremiasza 23:32, a może wypiszemy te wersety, żeby... No, pewnie spotykacie, albo będziecie spotykać różnych proroków, którzy będą przychodzić. Jeremiasza 23:32. Tam jest powiedziane, możecie sobie przeczytać ten fragment, dłuższy jest, nie tylko ten werset, ale kilka też innych, ale to Pan będzie występował osobiście przeciwko fałszywym prorokom.
Jeżeli ktoś przychodzi i mówi od ciebie, a mówi, że to są słowa Boga, to ma na pieńku z samym Bogiem. Sam Bóg wystąpi przeciwko niemu. O, czy na pewno tak Bóg powiedział? Zastanów się, zanim powiesz, że tak mówi Pan, bo jeżeli to pochodzi od ciebie, to sam Bóg będzie przeciwko tobie występował. To jest poważny zarzut. Piąta Mojżeszowa, to jest ciekawe, 18 od 20 do 22. Może przeczytam ten fragment. Aż mi się skleiło. Od 20 do 22. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, nie? Czyli prorok wypowiada jakieś słowo i ono się nie spełnia. Jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. W ogóle nie przyjmuj takich rzeczy, które on do ciebie mówi, taki prorok. Werset 20 jeszcze. Prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. Wow. Prawo Mojżeszowe mówiło jasno. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, tak, mówi Pan, ale to nie było słowo od Boga, to było jego słowo, to ktoś taki powinien ponieść śmierć. Czy bierzemy poważnie słowa Boga? To, które On mówi? I to w momencie, gdy ktoś wychodzi, mówi swoje słowa i to się nie wypełnia, powinien ponieść śmierć. Ale co w sytuacji, gdy ktoś coś mówi i to się wypełnia? Bóg na ten temat też powiedział coś w swoim słowie. Piąta Mojżeszowa, 13, od 2 do 5. Piątą jeszcze? Dwa. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca i z twojej duszy swojej. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi ci rzeczy, które być może nawet się mają spełnić, które się spełniły, ale to ma spowodować, że odejdziesz od Boga, że przestaniesz iść za Bogiem, zwrócisz się, troszeczkę w innym kierunku pójdziesz, niż w którym szedłeś za Bogiem, to uważaj. Uważaj na takich ludzi. Wiecie, gdybyśmy czytali dalej ten fragment, to Bóg mówi, jak trzeba postępować z takimi ludźmi, którzy przychodzą i wypowiadają słowa, mówią, że to są słowa Pana i być może one się nawet spełniają, ale to nie pochodziło od Pana. To były ich słowa, które oni gdzieś tam doszli w jakiś sposób. Być może nawet to było jakieś działanie diabelskie, które im podpowiadał, żeby zwieść ludzi. To jest powiedziane, że... Dobra, przeczytam. Od 9 wersetu. Nie zgodzisz się, ani nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie pożałujesz go, ani nie ukryjesz, ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud. I ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga twojego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I to jest mowa o kimś z rodziny. Jeżeli nawet by ktoś z rodziny przyszedł do ciebie i przemawiał, dawał ci jakieś takie proroctwa czy sny, które by się spełniły, ale miałby cię odciągnąć od drogi za Bogiem, to nawet jeżeli to jest ktoś z rodziny. Wow. Prorocy powinni się bardzo zastanowić na temat tego, co mówią prorocy. Jeremiasza 28 do 9 jest powiedziane, że prorok jest uznany za Bożego proroka kiedy? Dopiero gdy wypełni się to, co prorokuje ze Słowa Bożego. Dopiero wtedy.
Nie? Jest tak wielu dzisiaj ludzi, którzy przychodzą i mówią, tak wiele proroctw w historii Kościoła, których było wypowiadanych, chociażby na temat przyjścia Jezusa, że ma przyjść tu, świadkowie kilkokrotnie już ogłaszali to, że ma przyjść Jezus i przesuwali tą datę i raz, drugi, trzeci i tak dalej. Co powinno się robić z takimi ludźmi, którzy takie głoszą takie rzeczy, które się nie sprawdzają? Czy to są Boży ludzie, to są Boży prorocy? Musimy być bardzo ostrożni, dlatego dziękuję Bogu za Słowo Boże, że jakiekolwiek rzeczy, które słyszymy od innych ludzi, muszą być weryfikowane przez Słowo Boże. Nie tylko proroctwa, nie tylko jakieś słowa, które do nas ludziom wypowiadają, muszą być weryfikowane przez to Słowo, ale także nasze doświadczenia, czy doświadczenia innych ludzi. Ludzie przychodzą i zaczną mówić o jakichś różnych ponadnaturalnych doświadczeniach, które otrzymali. Czy tylko dlatego, że to wydaje się, że jest ponadnaturalne, to znaczy, że to jest na pewno od Boga? Słowo Boże jest tym, które ma weryfikować to, co robimy. Wszyscy słyszeli pewnie o tym Toronto Blessing, o tych takich różnych zachowaniu się, które pojawiło się w pewnym momencie w historii Kościoła. Ludzie się zachłysnęli. Nawet do Polski to trafiło, do kościołów niektórych. Gdy ludzie tarzali się, zachowali się jak zwierzęta, robili różne dziwne rzeczy. Mówi, że to z Ducha Bożego. Jeżeli to nie jest weryfikowane przez Słowo Boże, to bardzo łatwo jest być zwiedzionym. Bo wydaje, no to przecież to jest tak ponadnaturalne. No to ostatnio jeden z pastorów mi opowiadał, że był na jakimś nabożeństwie, na którym działy się przeróżne dziwne rzeczy. Ktoś lewitował, ktoś robił to, ktoś jeszcze tam coś padał na ziemię i w drgawkach. No po prostu mówi, że... I wiecie, co jest ciekawego? Ten pastor nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić, co Słowo Boże mówi na temat takich zachowań, takich rzeczy, tylko powiedział, wow, tam była taka niesamowita obecność Boża, bo tyle rzeczy się działo, takich ponadnaturalnych. No ale jeżeli ktoś chodzi na czworakach i chrząka jak świnia przed ludźmi i zachowuje się jak świnia, jak zwierzę, czy to jest coś, co wchodzi z Ducha Bożego? Przeczytajmy Biblię. Ludzie, którzy padają na plecy. Kto w Biblii pada na plecy na chwałę Bożą? Czy inne takie rzeczy? Mówię o tym, bo Biblia mówi tutaj też w 24 rozdziale Mateusza, że właśnie w czasach ostatecznych będzie coraz więcej zwiedzenia, coraz więcej takich rzeczy. Jest powiedziane, że albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Będą zwodzić ludzi, żeby odciągnąć ich od Boga. I żyjemy w tych czasach. I Jezus tutaj podaje w 24, 25 rozdziale Ewangelii Mateusza wiele różnych przykładów. Nie po to, żebyśmy sobie wyliczali, kiedy On powróci, kiedy będzie pochwycenie, ale po to, żebyśmy orientowali się, w jakich czasach żyjemy. Żebyśmy szczególnie byli ostrożni, żebyśmy czuwali, bo On może wrócić w każdej chwili. Żeby każdy nasz dzień był taki, jakby jutro miał Jezus powrócić, a nawet dziś. On mówi o wojnach, które będą miały miejsce, zanim On powróci. Głód, choroby. Wiecie, zobaczcie, jak coraz więcej tego wszystkiego jest. Parę miesięcy temu była wielka biada, bo ebola. Nie, tu, tam, panika, bo zaraz jak ten się dostanie tu, to co? Coraz więcej chorób, coraz więcej rzeczy, o których się słyszy, a tu Jezus zapowiadał to, powiedział, że w tych czasach dopiero te rzeczy będziemy widzieć. Będą wojny, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna praktycznie. Na naszych oczach dzieją się te rzeczy. Na naszych oczach dzieje się to, co Jezus przepowiedział w tych fragmentach. To, że On powróci, to jest po prostu pewne. Bo jak On mówi coś, to się spełnia. Jego proroctwa są pewne i prawdziwe. Jeżeli On powiedział, że tak będzie, że to się ma wydarzyć, to się wydarzy. I wiecie, dzisiaj już kończąc, za tydzień sobie powiemy o właśnie pochwyceniu. O tym pierwszym z tych które ma miejsce po okresie Kościoła. No bo żyjemy teraz w tym ostatnim okresie Kościoła. Gdzie niestety, ale miłość wielu ustała.
chrześcijanie coraz bardziej są prześladowani. My jeszcze dzięki Bogu żyjemy w kraju, w którym jeszcze jako tako mamy wolność. Ale w wielu miejscach chrześcijanie są atakowani, prześladowani. I jeszcze jedna rzecz, wspaniały fragment, 32 do 34 rozdziału, gdzie mówi o to podobieństwo o drzewie figowym. Nie? A drzewo figowe jest obrazem czego? Izraela. I jest powiedziane, że to drzewo figowe uczy się od niego podobieństwa, gdy jego gałąź już mięknie i wypuszczaliście, poznacie, że blisko jest lato. To i wiedzcie, że gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przejmijcie pokoleń, zanim to się stanie. I wiemy z historii Izraela, jest wiele takich przykładów w Biblii, prawda? 1948 rok, 15 maja, rezolucja ONZ, powstaje państwo Izrael. Nie było wcześniej państwa Izrael. A tu zaczyna się zielenić, kiełkuje, drzewo figowe, powstaje państwo Izrael. To miało się wydarzyć właśnie w tych ostatnich dniach, ostatnich czasach. I to dzieje się na naszych oczach, na naszych oczach. Żyjemy naprawdę z jednej strony w trudnym okresie, ale z drugiej po prostu to jest bardzo taki ekscytujący okres, bo widzimy wypełnienie się tych wszystkich rzeczy na naszych oczach. Ja czasami to nawet się tak boję włączyć telewizor, żeby wiadomości obejrzeć, bo oh, kolejna rzecz. Ale z drugiej strony, chwała Bogu, no to znaczy, że On już jest coraz bliżej. Że już tuż, tuż nadchodzi ten czas. Dlatego bądźmy takie, wiedźmy takie życie przygotowane. Nie wiem, czy ktoś z was, o, może tak mi się tak przypomniało. Ja co prawda nie byłem nigdy w harcerstwie, ale znam takich, którzy byli. Ja pamiętam, że harcerze zawsze witali się w taki specyficzny sposób. Czuj, czuj, czuwaj. Czuwaj. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, czuwaj. Ja tak się zastanawiam, czy czasami chrześcijanie właśnie w tych czasach, w których żyjemy, nie powinni właśnie tak się witać. Czuwaj, bo Jezus nadchodzi. Czuwaj, bo On zaraz przyjdzie po swój lud. Czuwaj, bo znaki już wskazują, że już jest blisko. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz po swój lud, że możemy, Panie, oczekiwać tego chwalebnego wydarzenia, gdy Ty przyjdziesz zabrać swój lud z tej ziemi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteśmy zapieczętowani Twoją na dzień odkupienia, zapieczętowani Duchem Świętym, że Ty będziesz pełnił to dzieło, które w nas rozpocząłeś, że możemy, Panie, zwracać się do Ciebie jako do Pana i Zbawiciela i że możemy oczekiwać tego, co, Panie, obiecałeś w swoim Słowie. Dlatego dziękujemy Ci za to wszystko. Prosimy Cię, abyś otwierał nam oczy, abyś dał nam takie serce, które jest przepełnione oczekiwaniem Ciebie, czuwaniem i życiem takim, które jest takim gotowym na to, że Ty w każdej chwili możesz powrócić, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o to w Twoim świętym imieniu. Amen.